Niedawno kupiłem sobie taką wiatrówkę na jakieś tam 22 LR. Nie miałem wcześniej tego śrutu, więc powiedzcie przyjaciele, czy to coś lepiej kopie niż BB i Diabolo? Zresztą nauczony YouTubami i innymi grupami dyskusyjnymi, wiem, że jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to najlepiej sam to przetestuj. Zatem postanowiłem w ramach treningu zrobić taki wielki test śrutu 22 LR. Nie wiem, czy się wyrobię w jednym materiale, bo mam dużo przemyśleń. Opowiem zatem o moim pierwszym wrażeniu i zakupach tego całego 22 LR. No i zwłaszcza też pistoletu. Fachowy język, dokładne wyliczenia, średnia trafień, współczynnik zacięć w stosunku do wystrzałów, dokładne pomiary średnicy, waga i wszystko co do setnych grama, tego wszystkiego nie będzie. Dlatego jeżeli jesteś zapalęcem tego typu testów z tymi wszystkimi wyliczeniami, to sam se taki rób. Ja jestem prosty chłopak, u mnie albo się fajnie szczela, albo nie szczela. Jak chcesz jakiejś właśnie subiektywnej opinii, to zapraszam do wielkiego, byle jakiego testu, małej amunicji 22LR. 22LR to nie jest żadna wiatrówka, tej ignorancji to amunicja bocznego zapłonu. Weź człowieku się ogarni Jeśli naprawdę myślisz, że tak sobie szedłem polną ścieżką i znalazłem czerwoną książeczkę, a tuż obok leżała koperta z ładnie zapakowanymi promesami, to weź już wyjmij tego kołka, rozsiądź się w fotelu, weź jakieś chipsy czy inną kanapkę i lecimy. Jednak jeszcze raz podkreślam, porzuć wszelkie oczekiwania. A zatem to mój pierwszy zakup tego diabelskiego kalibru. Skracając moją historię, nigdy nie przepadałem za 22LR i nadal mnie to. Nie porwało. Nie zamierzam sprzedawać Glocka i nie przekonują mnie argumenty o taniej amunicji. Dlaczego? To jeszcze dorzucę w podsumowaniu, ale ostrzegam, jeśli jesteś miłośnikiem 22LR, no to spokojnie w jednym pomieszczeniu przy bezalkoholowym sobie nie posiedzimy, chyba jesteś tolerancyjny. Zatem wcześniej nawet przez myśl by mi to nie przeszło, żeby kupować 22LR. Nawet nie brałem tego pod uwagę przy egzaminie do kolekcji. Co poszło nie tak w moich planach i postanowieniach. Postanowiłem być jak papier toaletowy i rozwijać. Pchać tę szczelecką biedę do przodu. Sprzedawca w sklepie z bronią pokazał mi kilka modeli i teraz będę narzekał, więc trzymaj się mocno. Pierwsza kategoria to były pistoleciki typowo sportowe. Co to u... w ogóle jest? Kto poza moim kolegą, który tego samego dnia taki sobie kupił, chce w ogóle strzelać z takiego wnuła? Już pomijając fakt, że to strzela jak zabawka, to w dodatku wygląda jak zabawka. Naprawdę chcecie mieć coś takiego w jakimś innym celu niż do zawodów? To już nie lepiej kupić sobie jakiegoś droższego ASG? No, Spełniałby ten argument taniej amunicji. W dodatku możesz strzelać w salonie. Jak sobie kiedyś takiego kupię, to znaczy, że się starzeje. Jeszcze do tego, jak zacznę słuchać jazzu i jeść Tatar, to możecie mnie od razu zakopać. Po prostu nie podobają mi się pistolety w tym stylu. Mogłem tak od razu dyplomatycznie i kulturalnie powiedzieć. Druga rzecz. Rozczarował mnie Glock i prawie pękło mi serduszko, ale jak, że, że mój Glock? Nie, nie moja dziewiętnastka. Po kolei. Pomyślałem sobie, że skoro tak kocham mojego Glocka, to być może zakopać Kocham się też w innym, na przykład 22LR, czyli 44. Jak ktoś nie nadąża to 44 to model Glocka, który obsługuje ten kaliber. Wiesz, zrobię sobie taki glokowy ołtarzyk, będę miał Glockowe akcesoria, może kiedyś firma zaprosi mnie na jakiś festiwal albo chociaż wyślą mi jakąś broszurkę reklamową. Tymczasem ja biorę tego Glocka 44 i jakby mnie ktoś wpysk dał. No, Pistolet na kulki. No żywcem tania zabawka z odpustu. I ja mówię do tego sprzedawcy, to to jest Glock czy jakiś Norinko? No, Glock. Oryginalny Glock. To czemu on taki lekki? Gdzie on ma fakturę takiej taniej tektury? Sprzedawca wstrząsnął ramionami i stwierdził, że może do bocznego zapłonu nie trzeba takich solidnych materiałów, no bo to mniejsze ciśnienia i takie tam. Panie, weź mnie pan to, bo ja nie chcę takich. Niech on nie psuje opinii o rodzinie. A teraz pytanie do ciebie. Może zdarzyło ci się macać jednego i drugiego. Czy masz podobne wrażenia do moich? Koniecznie Daj znać. Więc skoro nie Glock, kaników w 22LR nie ma, żadnych podróbek i stworów na licencji nie chce, to może CZK. Z 75 powiedzieć, że się nie polubiłem, to jak nic nie powiedzieć. A pieprzysz tak szczelec. Jakby ci się tak nie podobała, to by się sprzedał. Ech, trzymam ją dla kontrastu, żeby po tym nieudaczniku wziąć w rękę Glocka i trafiać w dziesiątki. Zatem pokazana mi została P07. Nazwa jakaś taka przywołująca nostalgię i miłe wspomnienia, ale nie wiem. Chyba miałem siódmy numerek w szkole, dotknąłem i mi nawet się spodobało. Nie powiem, nie od razu ją wziąłem, sprzedawca nawet ją odniósł, a ja, jak dojrzały konsument, powiedziałem, że to warto się z tym przespać, przemyśleć, to nie jest w końcu zakup pizzy, po czym poprosiłem, żeby przyniósł ją znowu. I tu zaczyna się historia testów, bo ja tak gadam, gadam, a powinienem po prostu zacząć od strzelania. No ale ja tak widzisz, nie umiem bez całej tej historii, bez tego tła. Sprzedawca powiedział, że te boczne zapłony to tak mają, że jedną amunicję Mogą lubić, a inną nie bardzo, dlatego on sugeruje wziąć sobie kilka paczek różnych producentów tego śrutu. No nie, dojrze, że wiatrówka to jeszcze będzie mi wybrzydzać na strzelnicy. No ale dobra, wziąłem. Teraz będę latał za amunicją, jak za karmą dla uczulonego rasowego kotka czy pieska. Nie macie takiej na sklepie? Oj, bo moja Ceziunia może tylko z takiej strzelać. Hmm, to my dzisiaj nie poszczelamy, Ceziu. No, pancio cię nie weźmie na szczelnicę. Jedyny plus był taki, że za 300 sztuk amunicji zapłaciłem chyba jakieś, nie wiem, 120 zł. Ale do tych cen to my jeszcze wrócimy. No dobra, to dawaj te amunicje i na szczelnicę. Mamy następujące marki: Klub czy tam Klap, Mactech, Aquila, Blazer, Gecko, LA i CCI. O każdej postaram się kilka słów opowiedzieć, a z poważniejszych rzeczy uwzględniłem subiektywną celność, subiektywną ocenę jakości, współczynnik zacięć na podstawie skomplikowanych wyliczeń na palcach, no i cena. Ceny były od 37 groszy do 69 groszy brutto za sztukę. Czy okaże się, że cena miała automatycznie przełożenie na komfort? Strzelania, zobaczymy. Zacznijmy od tego klubu, kluba, klubu za 69 groszy za sztukę. I na pierwszy rzut oka, taka amunicja, Klab, najdroższa zestawienia za 69 groszy, a opakowanie raczej na taką cenę nie wskazuje. Raczej tak mówi sobą: kup mnie, jestem tani z dolnej półki. 69 groszy. No i powiedz, gdzie to tanie strzelanie? Przecież jeszcze 30 groszy i miałbym normalną amunicję 9.19 do normalnej broni. Okej, okay, ale testujemy ten Lab. Jak te fajki klubowe, podobno kultowe papierosy. Co do fajek, to jako tako nie było zacięć, ale zdarzało się kilka nieprzeładowań. I tak już po pierwszym strzale nie załadowało drugiego naboju do komory. Ok, trzeba to uwzględnić, jak każdy powtarza, to się musi dotrzeć. Więc na pierwszych pięć strzałów były dwie takie sytuacje. Celność oceniam na dobrą. Leciało mniej więcej tam, gdzie chciałem. Uwzględniając z pokorą swoje umiejętności. Następnie był Maktech. Maktek, nie wiem jak Wy tam wymawiacie te nazwy. I chyba ta amunicja jest popularna, bo nazwa jest mi znana z jakichś grup dyskusyjnych. Opakowanie takie trochę ładniejsze, ale też no, nie przesadzajmy. Subiektywna ocena jakości na 5. Niczym w żadną stronę się to nie wyróżniało. Ze strzelaniem nuda. Trafiałem mniej więcej tam, gdzie celowałem dwie sytuacje nieprzeładowania, czyli remis z klubowymi. Aquila, Aquila. Nie wiem, chyba tak to się wymawia. Aquila. Cena za sztukę to 54 grosze i chyba to w miarę niedrogo. Tutaj zauważyłem coś ciekawego. Z racji tego, że wcześniej nie miałem do czynienia z 22LR, to nie znam się na tych amunicjach, ale prowadzącemu strzelanie zaświeciły się oczy i stwierdził, że to dobra amunicja. Jako, że nie jestem zbytnio podatny na sugestie, to nie wziąłem tego zbytnio do siebie. Na co natomiast zwróciłem uwagę, to taki dwurzędowy koszyczek. Może to być plus na przykład w kwestiach transportu, jak to upadnie. To jest Większa szansa, że ona się tam nie uszkodzi, nie powygina. Amunicja, przy subiektywnej ocenie jakości, wygląda nieźle. Ale też jakichś specjalnych wyróżnień tutaj nie widzę. Jako kolejny plus mogę dodać, że z tego akurat nie było zacięć i nie było problemów z przeładowaniem. Strzela do przodu. Następnie coś takiego jak Blazer. Ta marka też nie wiedzieć czemu jest mi gdzieś skądś zasłyszana. Może w zeszłym wcieleniu byłem mistrzem strzelania sportowego. I co jeszcze rzuciło mi się w oczy, to fakt, że przynajmniej ta partia wyglądała jak psu z gardła wyjęta właśnie działy łuski, głównie te kryzy, jakieś takie parchate. Natomiast co tutaj chyba będzie ciekawsze, to z tej amunicji nie wiem czemu strzelało mi się chyba najlepiej, no najcelniej i bez najmniejszego zacięcia. Czyli jak mawia stare przysłowie, nie sądź amunicji po opakowaniu i wyglądzie. Później wskoczył geko. Cena za sztukę wychodziła 59 groszy, czyli taka średnia, wyższa półka. Fajne opakowanie, w miarę jakościowo wyglądający nabój, łuska, pocisk, ok. Natomiast z celnością było hmm, akceptowalnie. Miałem też taką sytuację, że łuska z tego zacięła mi się w komorze. Czy ja to wina? Oczywiście Tuska, dlatego nie obrażam się na amunicję. Następnie mamy LA. Brzmi to jak jakaś herbata i gdybym kupował amunicję, tak jak młody kupuje swój pierwszy samochód po zdaniu prawa jazdy, czyli oczami, to wybrałbym tą amunicję, co prawda, jedna z najdroższych, bo 68 groszy, to tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli ktoś stawia na cenę, no to nie widzę tutaj sensu, ale solidne opakowanie z plastiku lepszej jakości niż ten Glock 44, którego sprawa sprawdzałem wcześniej, wszystko oblombowane, zabezpieczone, zatem ocena jakości na 5. Strzelanie również do przodu, nie było tak, że dyszka przebijała dyszkę, ale to już chyba nie wina amunicji, tylko wiadomo czyja. Na plus zasługuje również to, że wszystko się przeładowało i nie było zacięć. I na koniec CCI czy CCI, cena 52 grosze za nabój, czyli średnia półka cenowa i tutaj mogą być dwa scenariusze. Albo ta amunicja nie gra z moją cz albo już byłem zmęczony tym strzelaniem, bo wyniki były takie, że na Najlepszemu przyjacielowi bym się do tego nie przyznał, za to bez zacięć. Opakowanie takie sobie, amunicja, jeśli chodzi o subiektywną ocenę jakości, to nie ma się do czego przyczepić. Czas zatem na wielkie podsumowanie: gdybym miał do końca życia kupować tylko jeden rodzaj amunicji z tych, które w cudzysłowie przetestowałem, to odpuściłbym sobie strzelanie z 22 LR, ale gdybym już musiał, to wybrałbym trzy. Tak, ale musisz wybrać tylko jedną, ale ja chcę trzy. Do dalszych testów katowałbym Blazera, LA i tą Aquile, Aquile. Zdaję sobie sprawę, że taki gówno test niewiele może pokazać, natomiast jest coś takiego jak pierwsze wrażenie i na podstawie tego i swoich przeczuć szedłbym właśnie w te trzy. Co ty o tym myślisz i jak to widzisz, daj znać w sekcji komentarzy. Obiecałem coś jeszcze. Na początku jęczałem, że strzelanie z 22LR nie sprawiło, że rzucę wszystko i będę miał tylko boczniaki. Dlaczego? Ano z kilku powodów często słyszę, że to tanie strzelanie. Bo wychodzi tam średnio 50 groszy za strzał. Jeśli to jedyny argument, to powiem teraz najpoważniejsze zdanie w tym odcinku. Uwaga, to nie lepiej kupić sobie PCP, naprawdę mówię, teraz serio. Jeśli jedynym argumentem jest cena, to podobne wrażenie ze strzelania będziesz mieć z silnej wiatrówki w limicie. Silna wiatrówka w limicie, z której możesz strzelać nawet na podwórku. Z karabinku do 50 metrów spokojnie sobie poradzi, a jak chcesz ćwiczyć precyzję, to zmniejsz dystans, zmniejsz tarcze o połowę i załatwione. Wyjdzie jeszcze taniej i bez kombinowania. To tylko takie moje przemyślenie. Możesz dać znać czy głupie. Ja osobiście lubię strzelać z mocniejszych kalibrów właśnie dlatego, że lubię to wrażenie odrzutów. I gdy po godzinie strzelania przesiadłem się znów na Glocka 919, to myślałem, że mi ręce urwie. Zacząłem zrywać strzały, bo ten pierdek 22LR po prostu wypaczył mi ręce. Zwyczajnie tego nie czuję. Tak jak wspomniałem, może kiedyś do tego dorosnę. I chyba powiedziałem już wszystko. Jeśli coś pominąłem albo czegoś nie dopowiedziałem. Dopytajcie w komentarzach, więcej grzechów nie pamiętam, więc do zobaczenia na Strzelnicy, cześć!